Ja wam coś polecam, ale wy też mi coś polecacie i ja też, to w dwie strony działa, też się was słucham i ostatnia deska ratunku. Po wczorajszych storkach, że Leoś przetestował cię do smoczków, dostałam jeszcze dwie propozycje od was i zamówiłam te dwa smoczki. Ale zamówiłam te dwa smoczki i to jest ostatnia deska nadziei. I jak już tych nie polubi, to odpuszczam totalnie. Będzie moje dziecko bez smoczka po prostu. Po pierwsze odpalam Netflixa i widzę, że jest nowa szata graficzna i myślę sobie, co to za aplikacja nowa na moim telewizorze. A po drugie idę szukać jakiejś głupotki na dziś i patrzę, a tu Love Me or Leave Me w Reality TV na czwartym kafelku. Nie głupotka, mądrość. Ogromna szkoda, że stacja nie zdecydowała się zrobić drugiego sezonu, bo uważam, że naprawdę to jest sztos program. I nie dlatego, że ja go prowadzę, ale jak mieliśmy premierę, przez kilka tygodni byliśmy w top 10. Tak się obejrzał świetnie. Czytam wasze wiadomości, też widzę, że pytacie, kiedy drugi sezon. Nie będę kłamać, no nie wiem, czy będzie drugi sezon. Myślałam, że będzie. Pozmieniało się trochę. No ale cóż, nasze baby zawsze tutaj będzie na pamiątkę. A jeszcze a propos, to słuchajcie, wyszliśmy, skończyliśmy kręcić program, wróciliśmy do Polski. Chwila minęło i połowa produkcji w ciąży. Włącznie ze mną. I się śmialiśmy, że tam naprawdę sobie poustawialiśmy wszystko. Poukładaliśmy w głowach, życie się poukładało i połowa z nas mamami. Otworzyłam sobie okno na noc. Leżę w sypialni. Słuchajcie, mieszkam w centrum Warszawy i słyszę ten koncert ze stadionu tutaj. Ale to musi być głośno. No to już nie mam FOMO, czy jak to się tam mówi, tak? FOMO, Fear of Missing Out. Bo słyszę cały ten koncert tutaj. Na dobranoc.